Witam. Właściwie to myślałem, że nie będę łowił dzisiaj. Trochę szczęście mi pomogło i mogłem dzisiaj zarzucić wędki. Mimo że mam słoneczną pogodę, wczoraj również było słońce, ale w nocy było minus 6. Jadąc tutaj nad wodę, zastanawiałem się, czy będzie chociaż troszeczkę odmarzniętego zbiornika, gdzie będę mógł zarzucić zestawy. Jadąc tak w samochodzie, mówię, będzie tak 50-50, nie? No ale przyjechałem. Między 8 a 9 było rano. Jeszcze tak dosyć mroźno było. Aż woda jest duża i dosyć głęboka. Więc warstwa lodu była tylko na tafli, że tak powiem. Około 2 cm grubości. I nie wszędzie. Były takie placki, że nie było lodu. I tak sobie jechałem moją taczką. No i patrzałem, gdzie będzie dziura, nie? No i znalazłem takie fajne miejsce. No i sobie zarzuciłem moje wędki. Ostatnie dni lutego i dzisiaj mamy pierwszy dzień marca. Pogoda jest jaka jest, jeszcze właściwie to zima jest. Nie planowałem, że wyjadę na ryby, ale cieszę się, że mogłem wyjść z domu, troszkę na świeże powietrze poddychać, poczuć mrozik na twarzy. Bardzo fajnie się siedzi. Oczywiście nie liczę na ryby ani na branie, aczkolwiek wędki mam zarzucone. Chciałem tylko krótko pokazać czy pochwalić się, że również zacząłem sezon, że jestem nad wodą. O tak wczesnej porze roku. Zbiorniki, na które uczęszczam, nie są to jakieś zbiorniki komercyjne, że ryby czy karpie dosyć gęsto pływają. Jeden koło drugiego, koło siebie. Ten zbiornik, ta woda nie należy do takich. Jest to duża woda zaporowa, głęboka. Do 35, nawet do 40 metrów niektórzy mówią, ale jeszcze takiej dziury nie znalazłem. Także będzie ciężko. Tutaj w ogóle brania się doczekać karpiowego i złowić karpia. O czym się przekonałem w zeszłym roku już. W zeszłym roku byłem pierwszy raz na tym zbiorniku. Każda zasiadka odbywała się w innej części zbiornika, gdyż chciałem poznać ten zbiornik. A że jest dość duży, jeden z największych zbiorników, co do tej pory obławiałem. Także podejrzewam, że 2 lub 3 sezony będę musiał poświęcić na to, żeby tą wodę w jakiejś jej części poznać. Chyba 6 miejsc już mamy obłowionych. Skakałem z miejsca na miejsce, gdyż za każdym razem markerowałem, mierzyłem głębokość. I szukałem właśnie miejsc głębokich, szukałem spadów i szukałem miejsc płytkich. Dzisiaj pierwszy raz w tym roku znowu nowe miejsce. Jestem na jednym z ramion, które ten zbiornik posiada. Może to nazwać również i zatoką, która jest, nie wiem, ale z 1,5 km. Dość takie długie, to długie ramię. Odległość w tym miejscu z tego mojego brzegu na następny brzeg mam około 2 dość dalekie rzuty. Może to być między 150 a 180 metrów. I w połowie tej odległości mam głębokość 12 metrów. Jeszcze nie jest to wiosna lub nie jest na tyle ciepło, że ryba już wychodzi pod brzeg czy na płytkę. Więc wędki zarzuciłem na taką odległość, żeby być na głębokości między 8 a 10 metrów. Przy nętą, jaką się posłużyłem, są to małej wielkości kulki. Jeden zestaw był z podwieszonym woreczkiem PVA, troszkę styk miksu, a drugi zestaw był z kulką pływającą. Oczywiście o tej porze roku nie nęciłem nic, po prostu zarzuciłem ten zestaw z PVA, drugi zarzuciłem tak, jeden troszkę w lewo, drugi ciut w prawo.
to co mam w tym pudełku, to w sumie nawet połowa z tego pudełka by mi starczyło na dzisiejszą zasiadkę, gdyż mógłbym wziąć tylko raptem 5 kulek i 3 siateczki wypełnione tam stick mixem PVA, które zrobiłem już w domu. Także tak krótko z mojej strony, udało mi się wyjść, pozdrawiam was, życzę również ci co nie wyszli, żeby również się zdecydowali, żeby wyszli nad wodę, nie patrząc na to czy już jest odpowiednia pora czy nie. Ale myślę, że w następnych tygodniach, może nie, ale w następnych miesiącach, gdy już sezon się rozkręci, będę więcej chodził na ryby, jeżeli sytuacja pozwoli, to myślę, że od czasu do czasu jakieś sprawozdanie będę pokazywał. Także czekam, aż słońce pochyli się, zrobi się znowu zimno, wieczorem znowu ma być mróz, także jeszcze z 2-3 godziny i będę się pakował. A was serdecznie pozdrawiam i życzę dobrego sezonu 22. Na razie.